Pomysł narodził się zupełnie przez przypadek. Wymyślił go nasz serdeczny przyjaciel, który przez wiele lat był dyrektorem Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie. I to właśnie Krzysiek zwrócił uwagę, że nikt w Polsce nie zbiera rzeczy z dnia codziennego, które otaczały przeciętnego Kowalskiego. A ponieważ zupełnie przez przypadek mieliśmy przepięknego Moskwicza 400, to stwierdziliśmy z mężem, że mamy już od czego zacząć. I tak 4 czerwca 2010 roku wystawą Zaczynamy od końca, czyli 19. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów, zainaugurowaliśmy działalność naszego muzeum. Muzeum dzisiaj to już ponad 2000 m2 powierzchni wystawienniczej. Około 50% co roku wymieniamy tych wystaw. Natomiast to, co widać za mną, gabinet pierwszego sekretarza, jest takim must have w naszym muzeum. Po pierwsze, świetnie wygląda na zdjęciach i jest taką rozpoznawalną miejscówką. A po drugie, no ten gabinet pierwszego sekretarza rzeczywiście w tym okresie Polski Ludowej był tak naprawdę w każdym mieście. Robimy również dużo lekcji muzealnych, więc to miejsce jest takim miejscem, które Państwo bez względu na to, kiedy nas odwiedzicie, na pewno będziecie mogli zwiedzić. Zawsze tłumaczę, że tutaj nie ma polityki w tym miejscu i jeżeli ktoś do czegoś tęskni, to tęskni do czasów swojej młodości, kiedy miał swoje pierwsze randki, być może udało mu się kupić swoją pierwszą meblościankę na wysoki połysk albo pierwszego malucha. Ci młodsi patrzą, jak myśmy mogli żyć bez konsoli, bez smartfona albo w ogóle bez telefonu, bo przecież ten telefon nawet na tym kablu nie był czymś oczywistym w tamtych czasach. Muzeum to nie tylko wnętrza, bo znajdujemy się na terenie XIX-wiecznego folwarku, więc olbrzymia zielona przestrzeń na zewnątrz, gdzie udało nam się zgromadzić trochę pomników socrealistycznych z całej Polski. Stworzyliśmy chyba jako jedyni w Polsce park pomników socrealistycznych. To również słynny kiosk ruchu, pod którym się stało w kolejce, żeby zdobyć na przykład Sztandar Młodych. Nie dlatego, że były tam jakieś treści, które nas interesowały, ale to była jedyna gazeta, w której można było znaleźć plakat swojego idola muzycznego. W tym kiosku ruchu jedyne, co goście nam zarzucają, że jest zbyt dużo rzeczy i kiosk ruchu tak nie wyglądał. Ale nie chcieliśmy odtworzyć rzeczywistości, tylko chcieliśmy pokazać, co w tym kiosku ruchu można było kupić. W związku z tym ten nasz kiosk ruchu jest tak na bogato.